Na miesiąc przed inauguracją rundy wiosennej w klasie okręgowej LZS Doruchów rozegrał swój pierwszy sparing. Podopieczni Wojciecha Czecha w niedzielę 19 lutego przegrali z grającym o szczebel niżej Sokołem Bralin 1-3. Pierwsze wyjście na boisko po 3 miesiącach związane jest z kontuzjami zawodników. Zaczęliśmy treningi w połowie stycznia, tylko na hali trenujemy, a jest dużo zawodników nieobecnych, związanych, to wszystko się wiąże właśnie z kontuzjami. Przed rundą mieliśmy w kadrze 16 chłopaków, w tej chwili kadra wynosi na dzisiejszy dzień 12 zawodników. Na siadek Piotrek kontuzja poważna kolana, Pawlak Bartek to samo kontuzja pachwiny. Problemy jest z pozostałymi wyjazdami do pracy za granicą. Do gry wrócił za to Mateusz Maciaczek, którego LZS pozyskał przed startem sezonu. Drużynę podczas sparingu z Sokołem wzmocnili też zawodnicy z Akademii Piłkarskiej Czech. Z ponad miesięcznym opóźnieniem przygotowania rozpoczął podstawowy bramkarz Andrzej Nasiadek. Prywatne sprawy, no nie ma jednak czasu ani na treningi, ani na te mecze, ale jednak z trenerem przedyskutowałem, że będę się pojawiał na meczach, jeśli będzie taka konieczność, a na treningach zobaczymy w późniejszym czasie, czy się uda na te treningi, chociaż raz w tygodniu się postaram być. To był pierwszy mecz nasz kontrolny, Bralin już chyba grał trzeci, czwarty sparing, widać tą różnicę w komforcie czucia piłki. Celem Sokoła Bralin jest awans do klasy okręgowej. Drużyna Michała Góreckiego po rundzie jesiennej zajmuje drugie miejsce w tabeli, które to umożliwia. Ogólnie jesteśmy już w takim mikrocyklu, że gdzieś mamy ciężkie nogi, gdzieś mocno trenujemy, także czujemy na pewno zmęczenie powoli. Jest to nasz czwarty sparing, wszystkie sparingi gramy teraz z wyżej notowymi rywalami. No i fajnie to wygląda, no, wyniki, nie patrzymy na wyniki, patrzymy na grę, z meczu na mecz jest coraz lepiej, popełniają mniej błędów, do ligi będziemy przygotowani. Trzecie miejsce w klasie A zajmuje drużyna z Rogaszyc, która może zagrozić Sokołowi w wywalczeniu promocji do wyższej ligi. No, mamy 5 punktów przewagi nad trzecim zespołem, nie ma co ukrywać. Mamy na tyle silną kadrę, że chcemy w tym roku po prostu awansować. LZS Doruchów z kolei czeka walka o utrzymanie, bowiem przewaga nad strefą spadkową wynosi tylko 4 punkty. Trener Wojciech Czech po raz kolejny formę swoich zawodników sprawdzi w ostatni weekend lutego podczas sparingu z Galgazem Galewice.